Cześć, z tej strony Ania Lucińska i kanał Lucińska Shows, na którym pokazuję Wam świat motoryzacji z mojego kobiecego punktu widzenia. Szerujcie, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli ten kanał Wam się podoba. A już teraz rozpoczynamy nowy odcinek Lucińska Show. Szanowni Państwo, w 1954 roku po raz pierwszy został wyprodukowany kolorowy telewizor. Select any volume you want. Po raz pierwszy zdobyto szczyt góry K2, jednej z najtrudniejszych gór ośmiotysięczników do zdobycia. Po raz pierwszy na ekrany kin wszedł film Godzilla. Godzilla, King of the Monsters. I po raz pierwszy w świecie motoryzacji miał premierę pra dziadek tego oto cacuszka, Mercedesa AMG GT Coupé. Mercedes 300 SL Coupé, zwany potocznie Gullwing, czyli skrzydła mewy, to historyczny protoplasta wszystkich Mercedesów Coupé. Po 70 latach rozwój tego modelu wygląda właśnie tak. Nowy GT jest w tonie poprzednika GTK, który miał swoją premierę 10 lat temu. Nowy AMG GT urósł i ma być to sportowy samochód, taki na co dzień. No dobrze, nowy GT chce być jak Porsche 911, a czym chce z nim walczyć? Już pokazuję. Ma silnik V8, ma napęd na wszystkie koła, ma dużo różnych aerodynamicznych smaczków, które pokażę Wam dokładniej już za chwilę, stabilizację przechyłu i skrętną tylną oś. Nowe AMG powstało jako produkt uboczny Roadstera. I eleganckie, i przepiękne. Tak. To auto bazuje na modelu SL, ale z zewnątrz obydwa modele mają wspólne tylko drzwi. Rasowy, piękny, agresywny. To są słowa, które najlepiej opisują nowy model AMG. Czy to policja? Jakiś piękniś się włamał. O, chwila, odwołuję. To tylko ja. To auto ma charakterystyczne proporcje samochodu sportowego. Długa maska, krótka kabina i płynnie opadający tył. Hej, co to za przystojniak? Jest tu całe mnóstwo takich technicznych smaczków, jakich już Wam pokazuję. Niewidoczny, pompowany przedni spoiler. Automatycznie wysuwany tylny. Jak i na przykład takich stylistycznych smaczków, jak te wcięcia, które nieco przypominają mi skrzela rekina. Czy na przykład tylne światła, które w nocy wyglądają, jakby były zabudowane pod jedną szklaną kopułą, dopiero za dnia widać, że są wystające i osobno zabudowane. Ale niech nie zmyli Was ten cały sportowy sznikszak, ponieważ to auto jest bardzo funkcjonalne. Zobaczmy na bagażnik. Zobaczcie, tu na spokojnie zmieści się jedna duża walizka albo kilka małych. Naprawdę możemy bardzo pokaźnie ten bagażnik wypełnić. 321 litrów, moi drodzy, zobaczcie. Zobaczcie, tu jeszcze, o, mamy taką małą skryteczkę. Tu mamy głośnik. Tu mamy kieszonkę, pyk. Tu mamy haczyk i tu miejsce, gdzie możemy złożyć nasze siedzenia. Składamy, zobaczymy, co się dzieje. Pyk. O, hopsa, musimy przesunąć przednie fotele i tego miejsca robi się nam 675 litrów, czyli spokojnie nawet możemy tu zmieścić wózek dziecięcy, moi drodzy. To teraz zapraszam Was do środka, bo tu po raz pierwszy nowość. Jaka nowość? Hopsa! Tak, moi drodzy, hopsa, hopsa. Mamy 2 plus 2, czyli dwa siedzenia i dwa siedzenia z tyłu. Co prawda, albo dla małych... O Jezus! $9000 zapłaty za to? Kto tu usiądzie, przepraszam? Mała Ania? Widzicie, ja ledwo tu w ogóle siedzę. Cztery osoby w tym samochodzie to jest w ogóle no, no go, chyba że jakieś takie małe dzieciątka, no ale no nie, no musiałby być tu fotelik raczej, więc
Chyba, że możemy tu postawić jakąś torbę swoją, dodatkowy plecak, jakieś coś. Jestem w ogóle bardzo ciekawa, jak to wygląda w tej opcji bez tych dodatkowych siedzeń. Czy tu jest jakaś półeczka? Ta opcja z tymi dodatkowymi siedzeniami to jest koszt ponad 9 tysięcy złotych. Czy to się opłaca? No nie wiem. No dobrze, moi drodzy, pokazuję Wam środek. Trochę nam się rozpadało, nie wiem, czy będzie widać, proszę pokazać. Ja tu na deszczu! Wilki jakieś! Czyli tak jak w tym ludowym powiedzeniu, w marcu jak w garncu, dokładnie właśnie tak jest. Więc ja teraz chcę się skupić na wnętrzu tego przepięknego AMG GT, pokazać Wam, opisać, co tu się znajduje, jak wygląda. Więc zaczynamy. Kierownica AMG. Zobaczcie, taka typowa, ścięta na dole, tu mamy Alcantarę, tu mamy karbon i co ważne, tu mamy takie przełączniki, gdzie możemy ustawiać sobie różne rzeczy. Tu zawieszenie, możemy włączyć trakcję, spoilery, a z tej strony możemy sobie ustawić nasze tryby jazdy. Tu mamy Sport Plus, od razu słychać zmianę dźwięku silnika. Mamy Sport, Komfort, Indywidual i coś na dzisiejszą pogodę, czyli ślisko, jak pada deszcz. Więc to będzie na później. Ale skoro jesteśmy przy tym ekranie, to chciałabym Wam powiedzieć, że właśnie tu mamy ekran wbudowany na stałe, dotykowy, z systemem MBUX. Dlaczego to podkreślam, że jest wbudowany na stałe? Ponieważ w SL-u na przykład ten ekran jest ruchomy. Bardzo nowocześnie. Tu się dużo dzieje, tu dużo jest różnych rzeczy. Co ciekawe, zobaczcie. W tym miejscu, o, za ekranem jest dużo przestrzeni. Nie wiadomo, czy to jest jakaś skrytka, czy tu możemy coś włożyć. Kolejna rzecz, która jest dosyć dziwna i nie wiem, o co za bardzo w niej chodzi, to jest na przykład to. Czy to jest jakiś taki podpierak. Strasznie to okropnie wygląda. W tym miejscu mamy cup holdery, tu mamy miejsce ładowarka indukcyjna, tu mamy miejsce do ładowania też naszego telefonu. Tu mamy skrytkę, ja właśnie sobie teraz ładuję swój telefon. Kolejne dwa podłączenia pod ładowarki, więc całkiem sporo, 4. Tu, w tym miejscu, jeżeli widzicie, mam nadzieję, że będzie widoczne, w tych wlotach powietrza, tu na dole mamy oświetlenie ambientowe, które bardzo fajnie prezentuje się, szczególnie w nocy. No i rzecz bardzo ważna, czyli fotele. Tu mamy fotele sportowe, fotele kubełkowe, które bardzo ładnie się prezentują. Zobaczcie, tak przeszycia te żółte na fotelach. Tutaj ta skóra, Alcantara, tu mamy takie kratki, to jest to prawda plastik, ale to wszystko prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, bardzo efektownie i przede wszystkim te fotele są po prostu wygodne. Ta pozycja za kierownicą jest też bardzo dobra, siedzi się nisko, więc ten samochód czuć, szczególnie podczas jazdy, naprawdę mamy wrażenie, jakbyśmy byli bardzo nisko. To jest sportowy, typowy, wyścigowy feeling, który ja bardzo lubię, więc zanim zaproszę Was na przejażdżkę, moi drodzy, to chcę Wam jeszcze pokazać, co znajduje się pod maską tego potwora. A pod maską znajduje się 8-cylindrowy silnik, który, jak twierdzi AMG, zawsze jest montowany przez jedną osobę, w tym przypadku przez panią Selinę Shay. Selina Shay. W każdym razie mamy tu 4 litry, 585 koni mechanicznych i ten silnik po prostu warczy. Bulgoce. Rury strzelają. Ale też możemy ten dźwięk z takiego bardziej soczystego przejść w bardziej kulturalny, cichy. To wszystko zobaczymy zaraz podczas jazdy. Także zapraszam Was na jazdę próbną. Brum, brum. To co? Moi drodzy, ruszamy tym małym potworkiem, żółtym potworkiem. Zobaczcie, tak. Plus. Słyszycie, jak on bulgoce? Brum, brum. No patrzcie. Woo! Nie no. Powiem Wam. No jest mocno, podoba mi się, 3,2 do setki, a najszybciej pojedziemy 315 km na godzinę, można się tym samochodem pobawić. O, o, jak tam strzela.
ale to co muszę powiedzieć, jest twardy. Jest naprawdę twardy. Ale on strzela, ale on po prostu daje czadu. Powiem wam, no ja to mam chyba we krwi, no. Sportowe samochody. Och. Mówiłam, że bulgoce, mówiłam, że strzela. No to jest po prostu, to jest miód na moje uszy. Kiedy twój prapradziadek zdobywa Mount Everest, trudno jego następcom czymś zaimponować. Mimo to nowy Mercedes AMG GT Coupe robi wrażenie. Jest sportowy, jest mocny i do tego jeszcze bardzo pojemny. Ja jadę się jeszcze nim trochę przejechać. Aaaa!